spotkaniu z książką Etnogatki. A naszym gościem jest pani Magdalena Bojarowska, która pracuje na co dzień w Domu Sztuki Ludowej, dobrze mówię? I zajmuje się etnografią. A kto z was w ogóle był na wsi kiedykolwiek? Kto z was był na wsi? Okej. Ja będę omijała niektóre słowa, żeby wam nie zdradzić za dużo. Jest to czas, gdy na świecie panuje mrok. Drzewa i pola pokrywa jakaś kołderka. A wiatr hula i śmieje się ludziom w nos. Świat przyrody zamiera, a rośliny i zwierzęta zapadają w sen. Co to za pora roku? Zima. O, prosta zagadka. Pod rzeszki i zostały same drzewa. Proszę, żeby z tego te ziarenka potem dalej wkładało się do taki przepis, że jak właśnie młynia, kiedyś też sami to zrobiłam. Ja nigdy nie spałem. Jak się śpi na sianie, albo jak się leży gdzieś na takim płocie. To jeszcze chcę powąchać siano. To jest taki bardzo przyjemny zapach. Chcesz powąchać złego siana. Mamo, mamo. Smaruj, smaruj. A, no to chodź tu. To chodź, jak nie dałam, ja dopiero ja za chwilę wszystkim zobaczę. Kto będzie chciał dostać kawałek lnu? Ja sobie miejsce. Tak wyglądały kałuczy w czasie dalej papieża. Kasia kukurydziana! Znowu, albo jakieś liście czy kasztany, a potem dopiero wysypywać po trochu te ziarna.